Ostrzeżenie. Straciłem cały scenariusz. Musiałem napisać go od nowa, więc większość powiązań fabularnych może zniknąć. Wczuj się w rolę i oglądaj od pierwszego odcinka trzeciego sezonu. Panowie, ta dwójka pokrzyżowała nasze plany. Stało się wręcz niemożliwe namierzenie jej, a w do... Przestań! Nie mogę już tego słuchać. Od kilku tygodni gadamy tylko o nich. Może damy sobie wreszcie spokój. Ile zostało nam żywności i tlenu? Tlen starczy jeszcze na jakieś dobre 2 miesiące, a żywności mamy na kilka lat do przodu. Nie wytrzymam. Idę poszukać ich na własną rękę. Nie obchodzą mnie inni. Jak chcecie siedzieć tu i chronić swoje tyłki przed tym, co nieuniknione, wasza sprawka. Ci ludzie, tak łatwo ich nabrać. Ta piwnica jest chyba tylko potwierdzeniem na to, że tutaj nikogo nie było od wielu lat. Guzik? Cholera, może na tej kartce coś pisze. Tego się nie spodziewałem. Nie dam się nabrać na twoje kolejne zagrywki psychologiczne, ty. Ja pierdolę, stary, ale żeby mnie przestraszył. To ty? Real. Czemu się nie od... Co to miało znaczyć? Ściany przecież... Przed chwilą ich tu nie było. Co tu jest grane? Już dłużej tego nie wytrzymam. Uciekaj, ty bezczelna gnido! Nolif, idę po ciebie! Kurwa, gdzie ja znowu jestem? Generale, obudził się! Czytałem akta. Dowiedziałem się, że jego krew jest jedynym lekarstwem na wirusa X-023, którego przenoszą obcy. Nie rozchodzi się o krew. Ktoś kiedyś mu coś wstrzyknął i jego krew przeszła mutacji. No i... Królik, podaj szybko surowicę! Kiedy generał podał mi tą surowicę, wszystko wróciło do normy. Przez kilka dni nawet było spokojnie. W okolicy żadnych obcych nie mogło być lepiej. Lecz to nie mogło trwać długo. Pewnego dnia namierzyli nas i bez wahania zaatakowali. Królik został ranny. Generał zabił sporą część tych stworów. Jakąś dziwną bronią. Nie miałem okazji się spytać, co to było, gdyż wysłał mnie od razu po surowicę Draculika. Do jakiegoś ośrodka badawczego bez wahania wybrałem się w drogę. Jak wiadomo, liczyła się każda sekunda. Generale, chyba jestem na miejscu. Widzę jakiś ciemny budynek. Świetnie, właśnie o ten nam chodzi. A jak łódka? Nie przepuszcza wody? Trochę. Przecież nie możemy wymagać rzeczy niemożliwych od czegoś, co zrobiliśmy tylko w 30 minut. Jestem już przed wejściem. Tego miejsca chyba nie odwiedzano od wieków. Pamiętaj, jeżeli nie wrócisz na czas, królik zginie. Nie zapominaj, że to on wyciągnął cię z tego syfu, w który ostatnio się wpakowałeś. Tak, wiem. Schodzę. No, Liv? Gdzie ty jesteś? Znikłeś z radaru! Nie wiem, generale. Jestem w jakimś tunelu. Nic nie widzę. Totalna ciemność. Miejmy nadzieję, że będzie tam surowica dla królika. Obyś miał rację.
Nareszcie, widzę jakieś światło. Spiesz się! Niestety czas nie jest po naszej stronie. Ciągle szukam. Generale, tu jest jakaś kartka. Przeczytaj ją. Może napisane jest na niej, gdzie znajduje się lekarstwo. Jak to, generale, jesteś tam? Kim ty do cholery jesteś? Powiedz mi, czy to wszystko jest prawdą, czy fikcją? Nie. Nikt nie byłby w stanie tak szybko napisać tej kartki. Czuję się jak jakaś mysz doświadczalna, na której przeprowadzane są eksperymenty. Dobra, koniec pierdolenia. Czas znaleźć lekarstwo dla królika. Zdesperowany. Nie myśląc o tym, czy stąd wyjdę, czy nie. Najważniejsze było życie królika. Gdyby nie on, nie byłoby mnie tutaj. Zacząłem oglądać książki. Może w nich coś pisało na temat tego, która fiolka jest antywirusem. Niestety. Musiałem zdać się na własny instynkt i doświadczenie, które zdobyłem. Dobra. Nie mam więcej czasu. Wydaje mi się, że to jest ta. Teraz czas poszukać drogi, którą można spokojnie uciec z tego miejsca. Wszędzie krew. Prowadzi aż do tamtej dziury. Ktoś lub coś musiało tu kogoś przyciągnąć. Kurwa! Kolejny obcy? A może to ten tajemniczy koleś, który bawi się moją psychiką? Pierdolę, trzeba zamknąć drzwi i to szybko. Kurwa, co teraz? Niestety nie mam wyboru.